kukuryku na głowie, a więc zaczynamy 1 kwietnia. Zaczynamy z nagrywaniem z powrotem. Może. Ostatnio zwariowany czas. 7 maja walka. Już no, w przygotowaniach. Dzisiaj taki luźniejszy poranek, ale zapasy. O 9, o 11 ma, idę na zaszczyk, bo kontuzja ręki dalej doskwiera, ale robimy tak, żeby nie bolało. No i potem wieczorem sparingi. W międzyczasie parę personali, w międzyczasie praca w biurze, więc cały czas aktywnie. Myślę, że nawet nie wiecie, jaki jestem zabiegany. Ale na pewno szybka relacja, jak się przeciągnie, to nawet jeszcze sobotę pokażę. Także będzie sobotni trening siły, sobotnia wizyta u fizjoterapeuty i sobotnie personale. No personali nie będziemy nagrywać, no bo każdy swoją prywatność ceni, oprócz mnie. Dawidek to będzie sklejał. Zobaczymy, co z tego vloga wyjdzie. Mniej materiału z treningu, po prostu takie pół, takie rzuty z tego, co się dzieje. Bo pytacie, gdzie vlogi. Na razie idę kukuryku ogarnąć, spakować się i jadę na zapasy. Żeby nie było, jest 1 kwietnia, nie? Normalnie. Prima aprilis. Cyk. Pierwsza stacja, grappling Kraków. Standardowo. Piątek, 9, zapasy. Co ten pan Pała robi? 8 rano, on kurwa. A ten nadolecał, kurwa. Chłop tańczy breakdance'a. Taniec na głowie, kurwa. Chyba nie miał co chodzi, położył się kurwa gotowy. A pan Pała tylko zabił. To co zwykle. Ej, czy to jest... Salem... Saladina? Kuarek. Kuarek? Nie, kuzyn Saladina to Giuliano François. Podobno chory jest, ale coś mi się wydaje, że kłamie. To wirus OBS? Myślę, że to wirus za dużo żab z jakichś ślimaków. Tam ile coś się z tobą dzieje? Kurwa, dopadło mnie zwątpienie, stary. Nogi z waty? Piąteczek kurwa jest. Siłeczki dwie dojebane. 2 minuty, jedna osoba sobie kopie. Oboje boksujemy. Ja sobie wyłapuję te kopie, teraz druga osoba będzie kopać. Lewy, prawy. Co on do mnie gada? Jak ja siły kopać kurwa nie mam. Powiem ci, że wcześniej nie wiedziałem, że lubię łapać i rzucać. Łapać i rzucać. Piątek, 11 rano, wszyscy pełni sił. Zajebiście było. Zapraszamy na zapasy. Very nice job, my friend. It was in English, now in... in French, now in French. Great teacher of Jiu-Jitsu in English system combat. What is your experience? I'm Murat Kusek from Kazakhstan. He is my friend from Nowy Sącz Mielec. Yeah. Nowy Sącz Mielec. Nowy Sącz Mielec. Pod Krakow. Trening zapasów zrobiony, super, 1,5 godzinki, teraz w korku do neurapedika, pomyliły mi się nazwy, do Medic House, do Piotra Janowskiego, żeby zrobić zaszczyki, zabieg w rękę, żeby coś mniej czuć tego bólu w dłoni, a wieczorem sparingi stójkowe, K1 Muay Thai i to nie koniec treningów, jeszcze sobota, jeszcze ostatnia jednostka treningowa w sobotę. I już będzie czas na regenerację. Co ty tu łopie? Na recepcji pracujesz, sobie flikuj w komputer karnety, a nie na trening będziesz. Ja doradzam zawodnikom, jak mają ćwiczyć. Zobaczyć później, jak wygra walkę, to dzięki mnie. To jest menadżer menadżerów. Powiem tak, miał robić dzisiaj zdjęcia, a ubiera owiki i będzie. Gdzie masz zdjęcia? Gdzie jest fotograf? Gdzie jest fotograf? Nie ma. Siemanko, witam wszystkich na blogu Kamila. Ja jestem Łepek. To jest Hester, DJ Hester. Znali, a mam nadzieję, że mnie znacie. Ale tak naprawdę to jest ten mistrz świata Muay Thai. Ale teraz już jest gastronomem tutaj. Pan już mnie napisał swoją historię na tym, na ręce, także. I jest gastronomem, ale dzisiaj są sparingi, więc będziemy się pić.
Dobra, sparingi piątkowe zrobione, 10 rund za nami i teraz uwaga, chłopaki chcą się podotykać, przedstawiamy. Artur, robiłeś kiedyś parter? Coś nie, coś potrzebuje. Dziewczynom czy... Najprężę robił w prodaku. Mielgo. Kto wie, ile Artur waży? Pa, udusi cię, normalnie cię dusi, po. Gdzie udusi? Nie chcę zobaczyć duszenia Artura. Proszę, Artur, zrób to dla mnie w prima aprilis. Duszenie pługiem. Dusza, opatrz, poszedł. Po trójkąt szedł. Nie. Pomóż mu! Widzisz kolegę na ziemi, podbiegnij, kopnij w głowę. Ja nagrywam przy siebie. Ciebie. No szybko było, Artur, ile ważysz? Ja 9,2, coś takiego. 7,2. Nie, to 20 kilo. Cześć, która godzina jest? Jest godzina 8 rano, ja jestem tutaj. Ja sobota, a ty gdzie? Rano. Ty co? Ty pewnie zażygany po piątku w łóżku albo w rowie. Kurwa, zależy jak było. Ale zależy, jak mi się podoba, jak to mówią. No i generalnie jakby ludzie mają strasznie dziwne fetysze. Ja na przykład tam sport, nauka, czytanie książek, to są przyjemności, a nie chlanie. Na przykład, właśnie, w ogóle zdziwiłem się, bo taka sytuacja, poczekaj, patrz. Tu zawsze były odżywki, nie? No. Tutaj ten. Kurwa, patrzę, a tu książka jedna, druga, trzecia. I patrz, pomimo tego, że dba o ciało, to też o umysł. Nie? Ale to nie ty. Dokładnie, książki są, tylko trzeba jeszcze czas mieć, żeby je czytać. Także myślę, że dzisiaj będzie taki dzień właśnie. Że albo jutro. Mam nadzieję, że taki będzie dzień, żeby się ktoś wystawił i wnuczy położyć książką i zasnąć. O, plan był taki, żeby mniej treningów w weekend poprowadzić, wiesz, do 16. Kreska chciałem zrobić, mi zeszła, kurwa, i... Makijaż nie wyszło. Pokaż, nie będzie widać. O jest. Co ci się stało, Andrzej? Andrzej, co się stało? Piątkowe sparingi. To właśnie to. Szybka przerwa w personalach. Lecę do Żabki na szybkie śniadanie. Bo jeszcze nie zdążyłem zjeść, jest 10. Wczoraj zrobiłem fizjo z Andrzejkiem, więc dzisiaj już nie muszę. 11 grupa, o 12 twoja siła. No i do 16 personale. Pyszny posiłek. Mm. No, ale żebyście nie myśleli, sałatka też jest. Irak, pana Irak! Bądź dzielny! Dzielny pacjent! Jak robię to... Jakieś kula ciężka ci wisi. Tak, i przez to widać, jaki mam bebzur i jeszcze małego pistaszka widać. Nie, no, powiem ci, że teraz jak cię ten pas ściągnął, to nawet męsko wyglądasz. Jak wygląda? Męsko nawet. Kamczajew Piątecki 24 na raz z wiszącą kulą u nóg. Trener Bartek powiedział mi we wtorek chyba, że w czwartek, że będę airbike'a robił. Chłop się stresuje już od kilku dni, nie może spać. Od wczoraj mnie sra tak naprawdę. Naprawdę. Zakładam, że będę żył. Także Kamil, pożegnaj się z publicznością, pożegnaj się z mamą, tatą, dziewczyną. Chłopunko, po tajsku, dziękuję wszystkim. Dawaj. Kamil po pierwszej z trzech serii. No nie chcieli żyć. Ciężkie życie. Ostatni trening. Jak się czujesz, Kamilku, po drugiej rundzie z trzech? Nie, kurwa, nie. Cieszysz się, że jeszcze jedna runda? Cieszysz się? Będę żygał. Będzie żygał. No, chyba naprawdę będzie żygał. No, jak mi lód. Który trening, Kamil, w tym tygodniu? 11. Poprowadzonych 30. Kamilku, czy ty chcesz zrobić jeszcze trzecią rundę na airbike'u? Nie chcę, kurwa. Cel jest już blisko. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny, strach w grę nie wchodzi. Bądź odważny, czas na widowisko. Bądź odważny.